Teraz będziemy grali chyba z najtrudniejszym przeciwnikiem. Duisburg nic nie przegrał. Fajnie wyglądająca drużyna. Auf Platz 1, Pitch 1, Borussia Dortmund, Excelsior Rotterdam. Feld 2, Pitch 2, Ruby Holstein, MSV Duisburg. Feld 3, Pitch 3, FC Utrecht, Rot-Weiß Essen. Bitte in die Aufstellung gehen. Feld 3 sieht gut aus. Psuje nam się trochę pogoda. Zobaczymy, czy nie będzie padać. Pierwszy skład skrzynia, dwaj bracia, na lewym Borys, nie Bartek, tylko Alex po prawej, z Adasiem po prawej w obronie. Na bramce Shimi. I mamy sędziego, który ma więcej niż lat 12. Rdzenny też Niemiec. Dann können wir starten. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jakoś mi się chyba ekran przykrzywił. Mamy out. Nasz out. Adaś, bracia, do Aleksa piła, ale chyba, a przejął, mega. I mamy out. Alex do skrzyni. Borys, strzał,
Dobry strzał, mamy rożnik. Piłek wybija, skrzynia wbiega. Ach, ciut za wysoko. Niestety mają aut. Aleks. Adaś. Julas. Brawo, Borys. Do środka, do skrzyni. A Alek. Borys. Próbuje przerzucić do skrzyni. Borys. Brawo, Borys. Super. Szuka po drugiej. Zablokował go. Adaś. Szuka Aleksa. Dobra piłka do Aleksa. Aleks, piękne przyjęcie. Przewinął jednego, drugiego. Ach, trochę się zaplątał, ale fajna próba. Bardzo dobrze, Adaś. Aleks chyba schodzi. A nie, myślałem. Aleks zostaje. Oj, Szymi, niepewnie. Ale mamy Borysa. Dobiegł też tam Julas. Dwóch środków mamy niepilnowanych. Źle to wygląda. Cztery minuty za nami. Brat tradycyjnie głową i Szymon łapie. Dobra. Brat do Borysa. Skrzynia. Skrzynka już wyraźnie zmęczony. Gdzie są hamburgery dla skrzyni? Adaś. Bodziu wszedł. Brat. O, brat sfaulował. Niebezpieczne miejsce. Niebezpieczna sytuacja, mają wolnego, ale rozgrywają to. Bodzio zablokował, brawo. I brat na pałę do bramkarza Duisburga. Skrzynia. Ach. Borys walczy z szóstką. Brawo, brawo Borys. Cudowna akcja. Duisburg ma rożny. Dobra akcja, skrzynka, skrzynka, nie udało się, ale fajna kontra, bardzo dobra kontra. Ładnie nas przeszedł, Bodzio tam robi zadymę. Brat, jeden, drugi, do skrzyni, brawo, dobre przepuszczenie do Bodzia. Bodzio idzie na jeden, na... ach,
brzydko go sfaulowali. Ale Bodzio cały. Nie martw się, Kasiu, Bodzio cały. Alek będzie. Alek czy Julek? Bracia Ksero w każdym razie. Alek. Pytanie, czy będzie próbował strzelać, czy 20 metrów mniej więcej do bramki. Ach! Skrzynia głową próbował przelobować bramkarza. Osiem minut za nami. Brawo, Borys. U nas strzelił. Ale Aleks już coś strzelił. Brat główką wybija, skrzynia. Oskar. Out dla nas. Oskar próbował do skrzyni. Kolejny rożny dla Duisburga. Któryś chyba Alek dostał w twarz, ale wszystko w porządku. Szymon od bramki. Do skrzynki. No, Alek ma odcisk piłki na twarzy. Aj, wyrzucili skrzynkę z boiska. Skrzynka szarpnął rzeczywiście za koszulkę, ale zrobił to w odpowiedzi na to, co robili mu wcześniej, więc... Dobrze, Szymon broni. Także gramy w piątkę w polu. O, pięknie! No co jest? Tam może by go wyrzucić, panie sędzio. To samo oczywiście u nas przechodzi, u nich przechodzi, co za nas wywalają. Brawo, Julek. Borys. Skrzynka wszedł. Skrzynia fajnie przerzucił sobie. Jest! Mamy 1-0! Skrzynia w końcu podał i mamy bramkę Oskara. Pięknie. Super. Brawo, Oli! Karma wraca.
12 minut za nami. Brawo, Skrzynia idzie na drugi, idzie sam na sam. Ach, minimalnie. No sędzia, no co jest, no? A nic nie było, jasne. Chcę w dupę wstać ten gwizdek. Tak, tak, no wiadomo, o biedny Niemiec, no. Nie do wiary. Niech wejdzie wyżej na to boisko. Sędzia rzuca rzut wolny w polu karnym naszym. No tak, jeszcze 9 metrów niech ich odstawi najlepiej. Po prostu co? Boris. Pitch 1, Fortuna Düsseldorf, Karlsruhe SC. Feld 2, Pitch 2, Bayern 04, Leverkusen mit einem Schlag 98. Feld 3, Pitch 3, Hannover 96, KHS Olpen. No nie, no sędzia, weź go w końcu wyrzuć, no. Masz aut. Spokojnie, Borys, masz czas, spokojnie. No chyba widzisz, że płacze. Zmiana u nas. Chodź, Borys. Możesz chodzić? Nasz aut. Bartek wszedł, Borys Schulz no mocno dostał, jest znoszony przez Dominika, także nie wiem co się dzieje, ale mógł chodzić, więc jest szansa, że nic się większego poza jakimś odbiciem nie stało.
No, groźna akcja. Jedna z ostatnich akcji. Dobrze, Bartuś uratował. I się mi łapie. Dobrze, chłopcy, wytrzymajcie jeszcze dwie minuty. Minutę. I Shimi. Shimi. Nie, nic nie było. Straszni są. Straszni są ci Niemcy. Po prostu. Adaś dostał. Jeszcze każę go znieść z boiska i zrobić zmianę. Sorry, 18 minut. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy lubią Niemców, Polaków w Niemczech, to już wiecie, jak to wygląda. Jest tu niebywałe...